W tej lekcji zajmiemy się konfiguracją przepływu, czyli tym wszystkim, co możemy ustawić indywidualnie na konkretnym przepływie, jaki definiujemy na platformie NATAN. Nie będziemy zajmować się tutaj konfiguracją poszczególnych węzłów, a skupimy się tylko na menu dostępnym w prawym górnym rogu w momencie, kiedy jesteśmy w edytorze przepływu. W szczególności chodzi tutaj o opcję settings, której kliknięcie. Pozwoli nam ustawić indywidualnie dla każdego przepływu pewne opcje. Pierwsza z nich, czyli Execution Order, pozwala wybrać sposób działania platformy dla przepływów, które w pewnym momencie rozwidlają się. Mamy tutaj do dyspozycji metodę stosowaną od wersji pierwszej Nathan która jest domyślna i rekomendowana, ale również starszą wersję stosowaną zanim platforma została wydana w wersji stabilnej. Różnice między tymi trybami wykonywania sprowadzają się do kolejności uruchamiania kolejnych węzłów po tym, jak nasz przepływ zostanie rozwidlony. W starszej, niezalecanej wersji, w takiej sytuacji będą wykonywane wszystkie pierwsze węzły każdej gałęzi, Następnie wszystkie drugie węzły każdej gałęzi, i tak dalej. Od wersji 1 wzwyż przetwarzanie takich rozgałęzionych przepływów zmieniło się w ten sposób, że każda gałąź jest wykonywana w całości, zanim silnik zabierze się za wykonywanie. Kolejnej gałęzi. Przy czym gałęzie, które w edytorze umieścimy wyżej i bardziej na lewo, będą miały pierwszeństwo i wykonają się wcześniej, a gałęzie niżej i bardziej na prawo wykonają się jako kolejne. Następna opcja, Error Workflow, pozwala wskazać, jaki przepływ ma się uruchomić w momencie, kiedy którymś z węzłów konfigurowanego przepływu wystąpi błąd. Przypadek ten omówimy sobie w, w jednej z lekcji rozdziału. Kolejna opcja, timezone, pozwala ustawić strefę czasową, jaka zostanie zastosowana przy operacjach dotyczących dat i czasu. Jest to szczególnie ważne dla przepływów, które mają uruchamiać się o konkretnej godzinie, a także takich, które w trakcie działania muszą operować na danych związanych z czasem. Na przykład liczyć różnicę między jedną a drugą datą w godzinach i minutach, bądź zapisywać jakieś daty w systemach zewnętrznych. Warto tutaj ustawić strefę czasową, w jakiej chcemy, aby nasz przepływ wirtualnie przebywał. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że domyślna strefa czasowa, jaka ma być zastosowana do wszystkich tworzonych przepływów, jest możliwa do ustawienia w wersji chmurowej hostowanej na Nathan.io w zakładce Admin Panel w ustawieniach naszej instancji dostępnych przez tę ikonę. Natomiast dla wersji hostowanej samodzielnie albo u dostawców, którzy nie udostępniają takiego kokpitu służącego do zarządzania instancją, trzeba radzić sobie trochę inaczej i ustawić domyślną strefę czasową przez zmienną środowiskową przekazywaną na przykład w momencie uruchamiania kontenera. Wracając do konfiguracji pojedynczego przepływu, możemy indywidualnie zdecydować o tym, czy na zakładce executions Będą odkładać się zakończone błędem, produkcyjne uruchomienia, uruchomienia zakończone sukcesem oraz uruchomienia ręczne. Przedostatnia opcja Save Execution Progress domyślnie jest wyłączona, przez co jeśli z jakiegoś powodu w trakcie wykonywania się przepływu cała nasza instancja ulegnie awarii i trzeba ją będzie zrestartować, to historia wykonania tego przepływu. Albo w ogóle nie pojawi się na liście Executions, albo nie pozwoli nam ponowić wykonania przepływu od węzła, w którym nastąpiła awaria. Przełączenie tej opcji na wartość Save spowoduje, że w trakcie wykonywania przepływów, po wykonaniu każdego pojedynczego węzła, cały stan przepływu będzie zapisywany do bazy danych. Więc jeśli nasza instancja ulegnie awarii w trzecim kroku naszego przepływu, to po jej ponownym uruchomieniu na liście Executions powinniśmy mieć dostępne to wykonanie oraz szczegółowe dane z wszystkich węzłów, które zdążyły się poprawnie wykonać a także opcję wznowienia przepływu od miejsca, w którym uległ awarii. Ostatnia opcja, czyli timeout workflow, pozwala nam ustawić po ilu sekundach, minutach bądź godzinach nasz przepływ powinien zostać zatrzymany z informacją, że nastąpił tzw. timeout, czyli przekroczenie dozwolonego czasu wykonywania się przepływu. Jeśli korzystamy z węzłów, które mogą długo oczekiwać na odpowiedź, ta opcja może być dla nas przydatna. Przedostatnią opcją dotyczącą przepływu, o której wspomnę, jest możliwość nadania każdemu przepływowi indywidualnego tytułu, a także Wybrania bądź dodania tagów, za pomocą których będziemy mogli później szybko filtrować nasze przepływy na ich liście. Wystarczy, że w opcji Filters wybierzemy. Odpowiedni tag i zobaczymy wszystkie przepływy nim oznaczone. Natomiast ostatnią, ale najważniejszą opcją każdego przepływu jest jego stan, który może przybrać jedną z dwóch wartości. Inactive to domyślny stan dla każdego nowego przepływu i przy takim ustawieniu mamy pewność, że nie zostanie on wywołany w żaden automatyczny sposób. Nie będą działały wyzwalacze na przykład formularzy czy inne, które reagują na zdarzenia zewnętrzne bądź upływ czasu. Dopiero po włączeniu przepływu, czyli przestawieniu tej opcji na active, dostępne staną się zarówno produkcyjne adresy formularzy czy webhooków, a sam przepływ zacznie reagować na zdarzenia zewnętrzne, a także uruchamiać się co określony czas, jeśli tak go skonstruowaliśmy. To wszystko w tej lekcji. Jest to również ostatnia lekcja tego rozdziału, a cały następny rozdział poświęcimy na dokładniejsze zapoznanie się z różnego rodzaju wyzwalaczami.